Srebrne trąby. Sporządź sobie dwie trąby z kutego srebra. Ich dźwiękiem będziesz zwoływał zgromadzenia i dawał znak do zwijania obozu. Czwarta Księga Mojżeszowa, 10 rozdział, 22 werset. Nie, drugi werset. 10 rozdział, 2 werset. Srebrne trąby. Pierwszy cel, dla którego te trąby zostały wprowadzone, było zwoływanie zgromadzenia. Przybytek był wyznaczonym przez Boga ośrodkiem dla Jego odkupionego ludu w owych dawnych czasach. Z tego ośrodka wychodziły Jego słowa i do Niego wzywał ich, gdy chciał zgromadzić swój ziemski lud. To był cień rzeczy przyszłych. Obraz zapowiadający przyszłą rzeczywistość. Chrystus jest wypełnieniem tą rzeczywistością, na którą wskazywały przeszłe cienie i jeżeli jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu, to Chrystus będzie naszym jedynym centrum. Usłuchajcie więc w tej sprawie wezwania srebrnej trąby. Słowa, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośrodku nich. Mateusza 18:20 są właśnie taką jedną srebrną trąbą. Ludzie ci byli pielgrzymami na tej wielkiej pustyni i nie mieli się na niej osiedlić, ani uczynić w niej swego stałego domu. Podróżowali do Kanaanu i trzeba im było o tym stale i regularnie przypominać. Kiedy więc nadszedł czas, aby przejść dalej, został ogłoszony alarm. Trąby utrzymywały ich w ruchu i my również potrzebujemy tej drugiej funkcji srebrnych trąb. Jakże szybko możemy popaść w stagnację i sen i zapomnieć o naszym niebiańskim domu i obcym ziemi powołaniu. Jednak Bóg jest łaskawy, a Jego Słowo budzi nas i dodaje odnowionej duchowej energii. Ono bije na alarm i mówi do nas: ocuć się, który śpisz i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. List do Efezjan, 5 rozdział, 14 werset. Zachęca, abyśmy nastawili nasze uczucia na chwałę niebiańską, a nie na skarby ziemskie. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Kolosan 3:2. W takich słowach słyszymy srebrne trąby bijące na alarm, abyśmy nie zaprzątali sobie głowy niskimi ziemskimi sprawami i nie zapominali o naszym wysokim niebiańskim przeznaczeniu i domu Ojca. Dla tych dwóch celów trąbami trąbiono w imieniu Bożym w dawnych czasach, a dla nas w tych ostatnich dniach słowo to przychodzi do nas mówiąc: kto ma uszy do słyszenia, niechaj słucha. I bądźcie wykonawcami słowa, a nie jedynie słuchaczami. Sporządź sobie dwie trąby z kutego srebra, ich dźwiękiem będziesz zwoływał zgromadzenia i dawał znak do zwijania obozu. Czwarta Księga Mojżeszowa, 10 rozdział, 2 werset.